bardzo. Mój prezydent prosił właśnie o załamanie dziur na ulicy Wrzosowej. Od strony może Rzeszniki było 200 metrów i od strony Wąskiej też może 200 metrów, tam nie więcej tam było. Dziękuję Panie Sołtysiu. Ktoś chciał zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja mam takie do Pana pytanie. Po pierwsze, czy sprawa tej kanalizacji, co gmina przegrała, ona już została zakończona definitywnie, czy jeszcze się ciągnie? Druga sprawa, otrzymałem pismo z Najwyższej Izby Kontroli, która mnie informuje, że w miejscowości Kolonia Ostrowska gmina przystąpi do opracowania w 2016 roku, czyli to już praktycznie miesiąc czasu pozostało, projekt zmian istniejących oznakowań przedmiotowej drogi. To jest ta droga 632069P. A ponadto mi informują, że wójt gminy poinformował również Najwyższą Izbę Kontroli, że zostałem poinformowany, zapoznany z wynikami kontroli NIK-owskiej w przedmiocie ustawy alkoholowej. Czytałem ten protokół, Panie Przewodniczący, i chcę stwierdzić, że ten protokół został sporządzony na podstawie zeznania wójta gminy oraz komendanta posterunku w Koczu. I tak w jednym przypadku, jak i drugi, jedna osoba i druga powiedziała, że nigdy nie było interwencji. Pan pamięta sesję Rady Gminy w Tomicach, kiedy ja podnosiłem i pytałem się, czy pan Walendowski, radny, tutaj siedzący, wykupił koncesję na spożywanie. Dobrze, dziękuję. Chwileczkę, ja mam jeszcze, proszę pana. Ale proszę, ja odpowiem na pytanie. Proszę mi siąść, ja odpowiem na pytanie i może pan zadać kolejne pytanie. Sprawa nie jest zakończona. Panie mecenasie, sprawa jest w toku jeszcze, tak? Znaczy, o której sprawie pan, o którą pyta, bo jedna była i jest zakończona, bo pan mówi o przegranej sprawie. Tak. Czyli w sądzie to jest zakończona, apelacja była bezskuteczna i koniec. Czyli gmina, to proszę poinformować, jakie jest gmina, no jest oddalone nasze roszczenie. No i tyle. I ile gmina to kosztowało? To proszę nas. Ale wie pan co? Nie będziemy się, bo pan mecenas, proszę panu mecenasu mówić. Dlaczego jeszcze jest? Przepraszam. Odpowiedział pan mecenas na pytanie pana. Ale proszę pana, jeśli pytam, jaka kwota? Jeżeli pan chce dowiedzieć się o kwotę, proszę bardzo zwrócić się z pismem do Urzędu Gminy. Odpowiemy panu na piśmie. Jeżeli no ma pan kwotę, proszę bardzo. To jest niespotykane. Tak. Czego wy się boicie? Nie boję, ale proszę nie przyznać, czego wy się boicie. Proszę pana, proszę bardzo, pan chyba pan nie usiądzie, jest, pan chyba nie jest Kirimsenem, proszę bardzo, niech pan nie dyskutuje. Proszę pana. Nie udzieliłem panu głosu, proszę usiąść, odpowiem na dwie. Proszę usiąść. Następna sprawa. Proszę usiąść, bo jeżeli nie, to zakończę sesję. Proszę pana, bo pan innego nic nie potrafi. Dobrze, proszę bardzo, proszę, pana, proszę usiąść. Mam pytanie do pani dyrektor. Nie będziemy rozmawiać tak. Szanowni państwo, z uwagi na fakt wyczerpania materiału sesyjnego, zamykam sesję Rady Gminy Pisałki. Dziękuję bardzo. No, to jest przewodniczący. Tak. A pokażę pan swoje prawdziwe oblicze. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ale czy to jest jakaś tajemnica związana? Przecież to są nasze pieniądze. To nie są ani pana, tylko nas wszystkich mieszkańców. Ale jest sesja Rady Gminy, no więc pytanie jest jak najbardziej zasadne. No, gdzie mamy pisać listy do pana przewodniczącego? Znaczy teraz, jeżeli ktoś będzie zadawał pytania, to będzie pan kończył sesję, panie przewodniczący? No tak to dzisiaj wygląda. Ale to może pan. Ale w tym momencie ignoruje pan pozostałych mieszkańców. Ale w tym momencie ignoruje pan pozostałych mieszkańców. Czy chodzi o zmowę milczenia w tej gminie, panie przewodniczący? Nie będę udzielał informacji. Ale panie przewodniczący, w tym momencie zamyka pan usta pozostałym mieszkańcom, którzy mogliby zadać pytanie, tak? Mieszkańcy zadali pytania. A ja, przepraszam, nie zadałem. Traktujemy pana jako kogo? UFO? Nie zgłosił pan. Proszę pana, no zgłosiłem, absolutnie, no panie przewodniczący. To skandal, co tutaj się dzieje. Jeżeli wy będziecie w ten sposób postępować, to naprawdę, no...
Nie zdziwcie się za to. Nie dano decyzję do mieszkańców, jeżeli nie na akwarium. Ale są inne środki, które, jeżeli są inne środki, panie przewodniczący. Niech pan nie dyskutuje. Niech pan zważa na słowo. Niech pan zważa na słowo. Niech pan odrzuci, a nie oddali.